suchym akcentem pragnę was dzisiaj powitać. I nie martwcie się, fani gore oraz maniacy horrorów, bo czeka was krwawa strawa duchowa. W dzisiejszej recenzji coś dla otaku o mocnych nerwach, bo obczajamy Corpse Party True Threat Souls. Jest to tytuł, który potrafi zaszokować. I nie chodzi tu o walające się wszędzie zgniłe wnętrzności, na które skusiłaby się każda mucha, ani o brak cenzury, w wyniku którego krew gości w każdym kadrze. Albo dobra, właśnie o to chodzi, no bo o co innego, to w końcu gore! Także to anime zostało wyemitowane w 2013 roku i jak wszystkie nowsze produkcje cechuje się dopracowaną i przyjemną dla oka kreską. Zarówno opening jak i ending są, skromnie mówiąc, zajefajne! Wprowadzają tu nutkę mroku i wywołują dreszcz na skórze. A tego spodziewa się po dziełach z tego gatunku. W sumie Corpse Party można nazwać swego rodzaju dziełem, z morą, która śni się po nocach. Rolę powitalną tego anime pełni scena, gdzie grupka przyjaciół, głównych bohaterów, opowiada sobie straszne historie, a ich weteranką jest Ayumi Shinozaki. Ogółem cała ekipa miała zająć się przygotowaniami do jednej ze szkolnych uroczystości, ale ten niewielki wysiłek przyprawił ich o taką niemoc, że musieli sobie klapnąć przy świeczce. Większość młodzieży postąpiłaby jak oni, no bo jak umywać ręce od roboty, to tylko w najlepszym towarzystwie. No a co? Następnie, gdy jedna z opowiastek podziałała na niektórych moczopędnie, nauczycielka postanowiła dać im popalić i ich nastraszyć, bo robota wzywa, a poza tym było już późno. To tak na marginesie. Okazuje się, że nie tylko pani Yui, czyli wspomniana nauczycielka, martwiła się o swoich podopiecznych. Młodsza siostra jednego chłopaka, Satoshi'ego Mochidy, przyniosła mu parasolkę, gdyż zaczęło padać. Miłe stworzonko, nie ma co. Sam jej widok przyprawił znajomych chłopaka o krwotok, a zwłaszcza dziewczyny. Jurystki. Tuż przed wyjściem Ayumi Shinozaki zaproponowałaby odprawić rytuał, który miał umocnić ich przyjaźń. Zwany był on rytuałem Sachiko. Polegał na trzymaniu ludzika z papieru i rozrywaniu go w tym samym momencie przez wszystkie osoby. Ale przed rozrywaniem należało wymówić w myślach formułkę „Błagamy cię, Sachiko”, taką ilość razy, by zgadzała się ona z liczbą osób biorących udział. Tak długo jak posiadało się swój kawałek, taki okres miała trwać przyjaźń. Proste! Jednak ktoś z grupy naszych bohaterów był nogą z matmy i źle policzył. Zapewne pisałby komisa. Nie ma litości! Nagłe trzęsienie ziemi przenosi ich do innego wymiaru, do tak zwanej podstawówki niebiańskiej. Miejsca, w którym aż zalatywało strachem, bólem, rozpaczą i gnijącymi szczątkami. Tak oto 8 uczniów wraz z nauczycielką musi współpracować, by przeżyć, a co ważniejsze, by zachować swoje narządy we wnętrzu ciała. Przyjaciele zostają rozdzieleni na kilka grup, znajdujących się w odrębnych częściach podstawówki. Wpierw śledzimy losy dwóch przyjaciółek, Seiko oraz Naomi. Powiem tylko, że pierwsza z nich miała mały problem z tyłkiem, nie wnikam czemu, ale na szczęście jej koleżanka miała maść, także wszystko się dobrze skończyło. Tak czy siak, gdy Seiko ulotniła się, by nałożyć lekarstwo, wiecie już gdzie, Naomi atakuje bliżej nieokreślona forma. Na szczęście dziewczyna wygrywa tę bójkę i uchodzi z tego z życiem. Po krótkiej chwili obie bohaterki znowu są razem. Wybucha pomiędzy nimi kłótnia. Seiko ucieka od Naomi, a ta wyrusza za nią w mrok, niczego nieświadoma. Przyglądając się innym bohaterom, nie mają oni łatwiej. Każdy z nich walczy o życie. Jednak nie są oni żadnymi leszczami i robią co w ich mocy, by przeżyć oraz ocalić swoich najbliższych. Ponadto mają kilku sojuszników wśród umarlaków. Tylko komu mogą zaufać? Nie tracąc czasu podejmują działanie, ale są czujni. Nikt nie chce zostać opętanym, zadźganym nożyczkami czy coś. No nie dziwię się. Muszą uspokoić duszy nawiedzające podstawówkę oraz odkryć tajemnicę Sachiko Shinozaki. Będą mieli roboty co niemiara, bo w tej budzie aż roi się od tajemnic. I krwi. I śmierci. I strachu. I szarych dzieci. Lecz ilu z 8 uczniów doczeka się szczęśliwego zakończenia? Sprawdźcie! Na koniec małe podsumowanie. Uwaga miłośnicy Elfen Light! Corpse Party Third Red Souls stworzono na podstawie gry komputerowej pod tym samym tytułem. Jest to prawdziwe gore bez cenzury, obfitujące w krew i flaki. Coś dla was? To wszystko sprawia, że to anime nie nadaje się dla młodszych widzów ze względu na treści, ale fanom straszydeł gorąco polecam. Tak więc, jeśli nie boisz się koszmarów i nie śpisz z zapaloną lampką nocną, to Corpse Party na pewno przypadnie ci do gustu. Myślę, że sprawiedliwie będzie, jeśli ocenię to anime na 8,5 na 10. Ta połówka nie jest tutaj bez znaczenia.
Togore ma wszystko na swoim miejscu. Nie dość, że sama seria jest krótka, to jeszcze ma owa. Szacun, naprawdę, bo to się rzadko już zdarza. Dlatego też przyznają 8 z połówką, bo na 9 jeszcze troszkę brakuje. Według mnie takiego mocnego zagięcia psychicznego. Ach, to lubię! No, wypowiedziałam się. Małe ostrzeżenie. Przed oglądaniem nie zalecam obżerania się. Rozkmincie czemu. O Yasumi, kochani!